Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z 50 faktami o... W tym odcinku przedstawię wam fakty o Lil Peepie. O tym raperze wspominaliście bardzo często pod poprzednimi filmami, także przybliżę wam jego osobę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem. W komentarzu możesz również napisać, kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku, każdą propozycję sobie zapisuję oraz powoli te wszystkie propozycje będziemy sobie realizować. Zapraszam do oglądania. Lil Peep to tak naprawdę Gustav Elijah R. Urodził się 1 listopada 1996 roku w Pensylwanii w USA. Dokładnie 20 lat później przeprowadził się do Los Angeles, gdzie nagrywał. Zmarł 15 listopada 2017 roku, czyli miał 21 lat. Nastąpiło to w wyniku przedawkowania, o czym powiem później. Mama mówiła na niego Peep, gdy był mały, więc taki też pseudonim zaczął używać jako artysta. Był szwedzko-amerykańskim raperem i autorem tekstów, muzykiem dodającym na SoundClouda, autorem bardzo ponurych, a zarazem melodyjnych kawałków. Jego rodzice, oboje, byli absolwentami Harvardu, którzy to rozwiedli się, gdy był nastolatkiem. Miał wtedy dokładnie 14 lat. Miał szwedzko, irlandzko, niemieckie pochodzenie. Lil Peep zdążył zarobić za ostatni rok swojej twórczości ponad 11 milionów dolarów. Uczęszczał do High School w Nowym Jorku, niemniej jednak nie za często, ponieważ bardzo dużo wagarował. W szkole miał bardzo dobre oceny, ale jak już wspomniałem, nie za bardzo lubił do niej chodzić. Po skończeniu High School poszedł do liceum, z którego zrezygnował i wziął kurs online w internecie, aby zdobyć dyplom. Na czole miał wytatuowany napis Crybaby, czyli w tłumaczeniu Beksa. Ten tatuaż sprawiał, że był bardziej pokorny i bardziej doceniał to, co ma w życiu. Przypominał mu o tym, aby niepotrzebnie nie denerwować się bzdurami typu plama na spodniach czy brak dostępu do internetu. Gdy po liceum wyjechał do Los Angeles, był pod wpływem wielu narkotyków. Nie miał pewności siebie i wiary w to, co robi. Tworzył muzykę i wypuszczał ją do sieci bez większych aspiracji. Nie miał żadnych oczekiwań i nie marzył o tym, gdzie się później znalazł. Był już gotowy nawet pójść pracować do supermarketu. Wkrótce po tym zaczął publikować swoją muzykę na YouTube i SoundCloud. Jako ciekawostkę dodam, że Lil Peep wystąpił 19 września w klubie Hydrozagadka w Warszawie, gdzie promował swój debiutancki album Come Over When You're Sober. Premiera płyty odbyła się w sierpniu. Jego muzyka nawiązuje stylem do rapu południowoamerykańskiego, a sam swoją twórczość nazywał emocjonalnym hip-hopem. W 2015 roku Lil Peep wydał swój pierwszy mixtape, Lil Peep Part 1. Sprzedał on się w ilości 4000 sztuk w pierwszym tygodniu. Jest to niezły wynik. Wkrótce potem wydał Feels i kolejną składankę Life Forever. Następnie w następnym roku Peep wydał dwa mixtape'y, Crybaby i Hellboy. W maju 2017 roku zespół Mineral oskarżył Peepa o naruszenie praw autorskich. W piosence Peepa pod tytułem Hollywood Dreaming występuje łudząco podobny podkład, co w piosence zespołu Mineral pod tytułem Love Later Typewriter. Sam Lil Peep praktycznie przyznał się do tego w jednym z wywiadów. Lil nieraz miał depresję oraz myśli samobójcze. Przyznał się również do tego, że był biseksualny. Na SoundClouda, gdzie notabene zaczynał, dodał 59 utworów, a w tym momencie ma 672 tysiące obserwujących. Oczywiście ma również Instagrama, gdzie obserwuje go 2,6 miliona osób i ma dodanych 514 zdjęć. W 2017 roku Peep ogłosił swój debiutancki album Come Over When You're Sober. Odbyło się to na Instagramie. Album otrzymał datę premiery na 11 sierpnia 2017 roku. Po niewielkim opóźnieniu album został wydany 15 sierpnia 2017 roku. Nadmieniam tak często o tym albumie, ponieważ jest on najbardziej znany z jego twórczości. 15 sierpnia, właśnie wtedy, Peep ogłosił trasę koncertową Come Over When You're Sober, promującą album. Trasa rozpocząć się miała 2 sierpnia 2017 roku, a jej zakończenie zaplanowano na 17 listopada 2017. Końca trasy już niestety nie dożył, ponieważ została ona przerwana jego nagłą śmiercią. Przed śmiercią Peep nagrywał bardzo wiele piosenek, które nie zostały wcześniej pokazane. Pierwsza z nich ukazała się już po 24 godzinach po jego śmierci wraz z teledyskiem 16 Lines. Peep bardzo często malował paznokcie, ale nie tylko to było w nim kontrowersyjne. Kontrowersje wzbudzał również jego ubiór i styl bycia.
W styczniu, a dokładnie 12 stycznia 2018 roku, Marshmello oficjalnie wydał kolejny utwór z Lilem na swoim 11-milionowym kanale YouTube. Utwór ten zatytułowano Spotlight, a samo wideo do Spotlight ukazało się dokładnie miesiąc później na tym samym kanale 12 lutego 2018 roku. Wróćmy jeszcze do chwili do dnia 15 stycznia 2018, wtedy to Juicy J oficjalnie wydał Got 'Em Like. Właśnie tam wystąpił Lil Peep i Wiz Khalifa. 27 stycznia 2018 roku raper Teddy, który tworzy na SoundCloud, wydał piosenkę z Lilem zatytułowanym Dreams and Nightmares, więc jak widzicie, sporo się działo po jego śmierci, jeżeli chodzi o muzykę. Kiedyś Peep powiedział, że chciałby zostać nowym Kurtem Cobainem. Po części mu się to udało, przez niejeden magazyn został właśnie tak określony. Lil Peep miał również kanał na YouTube. Założył go 30 maja 2013 roku i zebrał ponad 1 000 000 subskrybujących. Jego filmy obejrzano ponad 320 milionów razy. Przyniosło mu to ponad milionowe zyski. Trzy jego najpopularniejsze piosenki to Awful Things, czyli Okropne Rzeczy, Ben's Truck oraz Save That Shit, które to osiągnęły kolejno 75, 55 i 40 milionów wyświetleń właśnie w serwisie YouTube. Jego muzyka zawiera w tekstach tematykę dotyczącą takich zagadnień jak depresja, zażywanie narkotyków, przemoc oraz myśli samobójcze. Lil grał kiedyś na puzonie i na tubie, a sam od najmłodszych lat interesował się muzyką i modą, co w sumie było widać na jego teledyskach, ale nie tylko, również na Instagramie czy innych social mediach. W swoich tekstach regularnie odwoływał się do uzależnień od kokainy, ekstazy i Xanaxa. Nie tylko w muzyce, ale i w swoich tekstach i postach w mediach społecznościowych często opisywał siebie jako uzależnionego, niemniej nie rzadziej doradzał swojej publiczności, aby unikali zażywania narkotyków. Ten fakt będzie nieco dłuższy, ponieważ jeżeli chodzi o jego śmierć, to 15 listopada został znaleziony martwy w autobusie przez jego menadżera. 8 grudnia biuro powiatowe opublikowało raport toksykologiczny potwierdzający przyczynę zgonu w wyniku przedawkowania. W jego krwi wykryto ślady marihuany, kokainy i różnych środków przeciwbólowych. Nie wykryto natomiast u niego alkoholu. Prawdopodobnie zaraz zacznie się w komentarzach dyskusja na temat tego, czy przedawkował, czy po prostu sprzedano mu brudny Xanax. Będziecie prawdopodobnie też pisać, czy była to wina jego koleżanki, niewłaściwe połączenie opiodu itd. itd. Zapraszam tak czy tak do dyskusji, fakt jest jeden. Gdyby nie zażywał narkotyków, nie umarłby, przynajmniej z ich powodu. Jeszcze kilka godzin przed jego śmiercią dodał kilka postów na swoich mediach społecznościowych, w tym na Facebooka, gdzie miał opisać, że w jego organizmie znajduje się marihuana. W innym poście miał się przyznać do tego, że zażył 6 tabletek Xanaxu. Co najciekawsze, w jednym z postów napisał w tłumaczeniu: gdy już umrę, pokochasz mnie. Fani Lila umawiają się na zloty ku jego pamięci. Nieraz takie zloty były organizowane chociażby w Warszawie. Są to spontaniczne akcje, fani rozmawiają o artyście, wspominają go i tak naprawdę to tyle. Potem się rozchodzą, propsuje i szanuje. Jego mama wypowiadała się wielokrotnie o tym, że Lil miał ogromne ambicje, a jego kariera dopiero rozkwitała. Często dodawała, że jest z niego dumna z tego, co dokonał w swoim krótkim życiu. Wielu artystów po jego śmierci oddało mu hołd. Wśród nich byli Lil Uzi Vert, Sam Smith, Lil Pump czy Mark Ronson. Większą część ciała miał pokrytą tatuażami. Od 14 roku życia regularnie je tatuował. W jednym z wywiadów powiedział, że pewnego dnia obudził się i nie pamięta sytuacji, w której miałby zrobić sobie tatuaż. Obudził się z tatuażem i był to jego pierwszy tatuaż w życiu. Jego życie było kontrowersyjne, ale również ciekawe. Czasem prowadził live'y, co nadawało jego postaci jeszcze większego uroku. Zainteresowanie Lilem po jego śmierci ciągle rośnie. O jego wizerunek dbają rodzice, jak i menadżerowie. Parę godzin po jego śmierci jego dziewczyna opublikowała post na Instagramie w ramach potwierdzenia, że to żadna ściema, że Lil umarł. Ludzie, którzy go znali, wypowiadają się o nim, że był prawdziwie dobrą osobą, utalentowanym i wspaniałym gościem. Jego muzyka zmieniła oblicze kultury, w tak krótkim czasie zaszedł tak daleko. Jego brat Carl powiedział: słyszeliśmy, że wziął substancję, której nie znał. To był wypadek, naprawdę. On był bardzo szczęśliwy, płacono mu za udawanie smutnego, a to czyniło go popularnym. Był dumny, kiedy dowiedział się, że jego muzyka pomogła komuś, kto myślał o samobójstwie. Nie był taki smutny, jak ludziom się wydaje. Mój brat nie brał 5 tabletek Xanaxu każdego dnia, ale wziąłby je tylko po to, żeby pokazać to na Instagramie. Gustaw radził sobie o wiele lepiej z takimi rzeczami niż Lil Peep, lecz świat nie znał Gustawa.
znał wyłącznie Lil Peepa. To tyle w tym odcinku, odcinek dosyć smutny. Dajcie znać, czy słuchaliście Lil Peepa, czy robicie to nadal, co sądzicie o jego postaci, czy myślicie, że robił dobrze, czy robił źle. Osobiście go nie znałem oraz nie mówi się o zmarłych źle, ale widzicie tak naprawdę, co show biznes może zrobić człowiekiem, co człowiek może zrobić dla pieniędzy, dla popularności i sławy. Mam nadzieję, że w komentarzach porozmawiamy trochę na jego temat. Dajcie znać również w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Zapraszam też do obejrzenia faktów o innych osobach, takich jak Quebonafide, Multi, Reto itd. Znajdziecie je łatwo w moich playlistach. Tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia, cześć!